Cześć, jestem Kladia Takanon. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustalić liczbę stanów kwantowych i podpunkt A w podpowoce D4 powłoki elektronowej, czyli oni nas pytają o jedną podpowłokę elektronową, dokładniej czwartą, czyli tylko w jednej. I do tego najlepiej sobie to wszystko porozpisywać, że mamy główne liczby kwantowe. To nie zajmuje długo, a naprawdę pomaga. I mamy tutaj 3 i 4. Następnie lecimy poboczną liczbę kwantową L, i tutaj numerację zaczynamy od zera. Do tego przypisujemy sobie symbol literowy podpowłoki. Okay? I maksymalną liczbę elektronów: 2, 6, 10 i 14. Ok. No to teraz tutaj. Podpunkt A. D w czwartej podpowłoce elektronowej. Odpowiedź jest po prostu, że w jednej, czyli będzie to 10. A dlaczego tak się dzieje? Bo podpowłoka D zbudowana jest z pięciu poziomów orbitalnych. I każdy poziom orbitalny posiada dwa stany kwantowe. 5 razy 2 to 10. Ok? Czyli w B mamy tak samo. Będzie 6. Dlaczego? No bo podpowłoka P zbudowana jest z trzech poziomów orbitalnych. Każdy poziom orbitalny posiada dwa stany kwantowe. 3 razy 2 to 6. Natomiast w C jest inaczej, bo tu mamy w, po, w podpowłoce elektronowej N4, czyli w całym, nie że w czwartej powłoki elektronowej, tylko mamy główną liczbę kwantową, która tutaj wynosi... 4. Oczywiście patrzymy sobie teraz na to wszystko, co tutaj jest, czyli 2, 6, 10 i 14, bo czwarta podpowłoka jest zbudowana z czterech powłok, podpowłok. No to musimy sobie to ze sobą zsumować. 6 dodać 14 to jest 20 dodać 10. To już jest 30 i mamy tutaj 32, czyli liczba stanów kwantowych na podpowłocie czwartej wynosi 32, bo pytałem o całą powłokę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już!